Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brod, a to jest 100 lajków bite, czy nie? Rzućcie lajka, komentarz dla zasięgu. Clash Royale. Sezon drugi zbliża się ku końcowi, zostały 3 dni. I dostanę coś tutaj, jakieś peki, jakieś śmeki. Specjalny challenge. Dawno nie grałem w Clash Royale, więc chciałbym zobaczyć, co tu się dzieje. Nie wiem, czy gracie. Napisz komentarz teraz i odpowiedz na pytanie, czy grasz w Clash Royale. Jestem ciekawy. Ja tutaj dawno nie grałem, więc jeżeli wam się spodoba ta seria, to powrócimy do odcinków. Pogramy sobie troszkę. Patrzcie, nawet tu skrzynkę mam do otwarcia. Wow, mam jakieś nowe postacie. Ok, dostałem tutaj zadanie. 50 speli mam zagrać. Może zrobimy sobie te zadania, że i taki odcinek, gdzie robimy wszystkie zadania. 50 speli, więc zróbmy sobie deck, na przykład tutaj pierwszy nasz deck. Czekajcie, jak to... Same spele zróbmy, deck z samymi spelami. To jest chyba spel. Tak mi się wydaje. A jakiś by eliksir, o właśnie, spele za darmo. Weźmy sobie tak. To jest jakby, no weźmy ten spell, cyk, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, same spele. Tylko że ja tu nie będę miał żadnych minionków, więc to tak średnio będzie wyglądać, nie? I weźmy jakieś najtańsze, może, no szkielety to może nie jest zły pomysł, dobry pomysł, ale weźmy na przykład pana rycerza, nie? I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chodźmy do gry, powalczmy. Pewnie stracę troszkę punktów. Pamiętajcie o tych lajkach. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jak zostawicie lajka. Dobra. I teraz tak. Ok, graveyard tu mogę rzucić. Bardzo mi naprawdę będzie bardzo miło. Czekaj, czy jak rzucę heal tu, to czy ci to coś da tak naprawdę. Ok, weźmiemy tu rycerzyka. Patrzcie, tu z samymi tymi poleci. Patrzcie, też mnie pokarała. Co w ogóle ten spell robi? To jest jakiś pomoc, czy nie? Dobra, kolejny te. Niech nam obijają te wieże. On się tutaj troszkę zdenerwuje z tego, co widzę. Idą te. Okej, okay, ci zostali pokonani. Także jak widzicie, jest spoko na razie. Weźmiemy sobie rycerza. Jak najwięcej speli. To jest heal chyba, a to nie wiem, co to jest. Jak tutaj sprawdzić, co dane rzeczy robią? Niestety nie mam pomysłu. Tu jest snowball leci. Ok, weźmiemy sobie heala. No ten heal to nam dużo tam nie zrobił. Nieźle. Zróbmy tak, rage'a. Ale te wieże sobie radzą, nawet nie mogę obrażeń zadać zbyt wiele. Ale smutek mnie tu ogarnia. Patrzcie, leci Pekka. Czy co to jest? Nie pamiętam już, jak się nazywa. O, kruca. Gościu. Damy tu Knighta. Dobra, snowball. Ja nie wierzę, jak tutaj mogę samym tym tutaj daję sobie radę. Samymi tymi. Nie ogarniam tego.
Dobra. Patrzcie, jakoś daje radę, nie? Ja nie wierzę, że tutaj coś wychodzi takiego. Naprawdę. Patrzcie, chyba wyrównam nawet na te spele. Jakbym miał je mocniejsze, to chyba by był remis. Patrzcie, z Wiktorem jeszcze gram. Nie wiedziałem, że to jakiś Polak. Patrzcie. I zużyłem speli ile się da, tego co widzę. Patrzcie, i zrobiliśmy to zadanie. Udało się. Dostaniemy jakąś kartę goblina. Play 30, zagraj 30 kart, które kosztują 6 or more. Czyli nawet więcej. Beatles? Co to jest? Aha, zagraj 10 bitew. Słuchajcie. 30 kart, które grają, kosztują więcej niż 6 eliksiru. To weźmiemy sobie buy eliksir, tak? Może da się tu posortować od największego? Chyba nie. Ale 6 eliksiru to te karty będą drogie. Nie wiem, czy sobie poradzę coś takiego zrobić. Na pewno to bym musiał wziąć. Prawda? Na pewno wziąłbym może coś bardziej defensywnego, nie? Zagrać. Raczej defensywne rzeczy byśmy musieli ograć tutaj. Weźmy sobie to. To taki deck na... No nie wiem, czy to będzie coś dobrego. To są te, tu jest golem. Weźmy tych. No postaram się tutaj coś, tutaj zrobić taki deck, żeby to miało... To jest piątka, to nie. Ale coś na sześć. Szóstek to jest na przykład to. No dobra, zostańmy przy tym. I teraz tak. Coś tańszego. Coś, co jest zdecydowanie do obrony. Czym ja się bym tu mógł bronić, słuchajcie? No rycerzykiem, nie? Rycerzyk jest do obrony i coś jeszcze może to weźmiemy. I spróbujmy zagrać taki meczek. Pamiętajcie o lajkach, słuchajcie, komentarzach, mile widziane, komcie. Dobra, na razie niech mi się napełnia to. Weźmiemy chatkę barbarzyńców. Niech oni sobie wychodzą z tej chatki cały czas. Już zagraliśmy tutaj jednego. Dobra, bierzemy tu kolektor. A on samymi czarami gra. To chyba jest ten sam gość, co... Patrzcie, ja pokonam mu tą wężę, ale on coś tutaj... Nie wiem, czemu nie gra w ogóle. Dziwne coś. Dziwne coś jest ten gościu. Czemu tak nie gra? Ej, co jest, kolego? Czemu ty tak nie grasz w ogóle nic? Tutaj jest kolejna chatka, z tego co widzę. Pięknie. Bierzemy kolejny ten kolektor. I słuchajcie, limit tych kart się uda chyba tu zrobić, tak mi się wydaje. A teraz musimy obronić tę wieżę. Dobra. Udało się jakoś tam powstrzymać je. Dobra, co się tu dzieje? Czemu mój piesek tak szaleje? Róbmy tak.
Dobra, jest eliksir podwójny. Dziwne to jest, ten gościu dziwnie gra. Tak jakby nie umiał albo coś. Ale chyba to wygramy. Słuchajcie, ile się da, żeby więcej, jak najwięcej tutaj postawić tych za 6, żeby zrobić questa. Mam nadzieję, że się uda. Kamila to jest jakaś też za 6, pięknie. Okej, udało się, nawet wygraliśmy, ale ten przeciwnik czy przeciwniczka nasza nic nie robiła. Patrzcie. Super, silver chesta dostaliśmy. Patrzcie, dostaliśmy złotą skrzynię nawet jeszcze. Subcio. Jak tutaj, jeszcze 4 karty musiałbym, widzicie. Dzięki wam za uwagę, zostawcie łapeczkę i do zobaczenia.